dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Jeśli mieliście okazję chodzić już po sklepach z ciuchami, to na pewno zauważyliście, że najmodniejszy motyw tego sezonu to będzie co? No oczywiście, że pepitka. I większość marek, z tego co już zauważyłam, marek modowych, ma gdzieś w swojej ofercie albo spódnice, albo spodnie, garnitury, marynarki, płaszczyki właśnie w pepitkę. A jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to zapewne pamiętacie, jak ostatnio opowiadałam wam o tym, że chciałam sobie kupić marynarkę właśnie w pepitkę z Zary, ale niestety nie znalazłam mojego rozmiaru. Przechadzając się ostatnio po Zarze, znalazłam coś, co przyciągnęło moją uwagę i jak tylko na tą rzecz spojrzałam, to wiedziałam od razu, że oho, będę miała pomysł na różnego rodzaju stylizację właśnie z tą oto spódnicą. A mowa o ołówkowej, długiej spódnicy z Zary w pepitkę. Spódnica jest z takiego przyjemnego, miękkiego materiału, gruba. Tutaj na górze mamy gumkę, nie ma ona żadnych rozcięć, żadnych suwaczków, udziwnień. Na dole jest też, tak jak widzicie, prosta. Z jednej strony minusem tej spódnicy może być jej długość, bo ona jest naprawdę dosyć długa. Ale z drugiej strony dla osób o wzroście takim jak ja, czyli ponad 1,70 m, ta spódnica będzie całkiem fajnym rozwiązaniem. No wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że dla niższych dziewczyn taka spódnica nie będzie dosyć komfortowa i może nie do końca też będzie dobrze wyglądała. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszym filmem odrobinę was zainspiruje, bo nie chodzi o to, żeby wam namawiać was do kupienia takiej oto spódnicy dokładnie tego modelu i tego rozmiaru, ale być może właśnie w ten sposób, że pokażę wam jak stylizować pepitkę, jak ze sobą łączyć, kombinować, będziecie mieć inspirację do tego, żeby wprowadzić pepitkę do waszej garderoby i łączyć ją z różnymi ciuchami. Dlatego teraz zapraszam was do sprawdzenia, do obejrzenia kilku stylizacji właśnie z taką oto spódnicą. Jestem bardzo ciekawa, która z nich spodoba się wam najbardziej. Pierwsza propozycja będzie taka na luzie, troszkę sportowa, wygodna i przyjemna. Jak widzicie, mam na sobie biały sweterek golf z Zary, do tego właśnie tę oto długą spódnicę i sneakersy Michaela Korsa, torebka Pinko. I gdyby to była taka, powiedzmy, ciepła pogoda, dosyć przyjemna temperatura, raczej wiosenna, to zarzuciłabym sobie na to jeszcze skórzaną czarną ramoneskę. A w związku z tym, że mamy jeszcze zimową pogodę i dosyć chłodno, założę sobie mój czarny kożuszek z Zary. Tak się prezentuję. Zegarek Daniel Wellington, pierścionek, który widzicie z perełek, to jest by Giubecca, i perełki takie malutkie od Yes. Na luzie i wygodnie. Kolejna propozycja, powiedziałabym, taka wieczorowo-wyjściowo-randkowa, chociaż też dobra na spotkanie z koleżankami lub randkę z mężem. Mam na sobie pod spodem czarny golf, do tego wysoko podciągniętą spódnicę, tak żeby wyglądała, jakby była z wysokim stanem. Czarna ramoneska skórzana, torebka i, uwaga, uwaga, czerwone szpile, które dodają, są taką wisienką na torcie, bym powiedziała. No a skoro czerwone szpile, to też czerwone usta. I mamy całość. Co myślicie nad takim połączeniem? Ja bym powiedziała, że to jest taki klasyk, nic szczególnego, ale fajnie można wykorzystać właśnie taką ołówkową, pepitkową spódnicę. No i czerwone szpilki. Kolejna stylizacja ze spódnicą w pepitkę, tym razem również sportowa. Mam na sobie taką ciepłą, przyjemną bluzę z Zary z szerokim golfem. Ona jest biała w takie czarne paseczki, zaraz pokażę wam na zbliżeniu. Włożyłam ją sobie w spódnicę, którą podciągnęłam dosyć wysoko, przez co też zmniejszyła się jej długość. Do tego, jak widzicie, sportowe buty Michael Kors i
torebka Pinko, a na siebie mogę zarzucić jeszcze czarny kożuszek i jestem gotowa do wyjścia, zegarek czarny Daniel Wellington i pierścionki od Baijiu Becka. Tym razem powiedziałabym, że jest to taki bardziej wieczorowy, wyjściowy look. Mam na sobie golf z Zary, właśnie z takiego prześwitującego materiału. Pod spodem bluzeczkę na ramionczkach z Intimissimi. Zobaczcie, jak ten golf przepięknie wygląda i robi tak naprawdę całość. Do tego znowu spódnica ołówkowa, buty na obcasie obowiązkowo i torebka kopertówka z mango. Można? Można. I moja ostatnia propozycja na dziś to połączenie pepitki właśnie z takim przepięknym brązowym, karmelowym kolorem. Założyłam sobie golf znów. Ale wy wiecie, że ja uwielbiam golfy i w tym okresie jesienno-zimowym sięgam po nie najchętniej. Golf jest z Kama Ye, do tego kożuszek krótki z Zary. Znowu mamy spódnicę i uwaga, tym razem kozaczki, brązowe kozaczki. O, tak się prezentuje w całości. No wiadomo, będzie jeszcze torebka. I tak się zastanawiam, można by było założyć do tego dodatkowo jakiś fajny, gruby szalik lub też na przykład beret i mamy już troszeczkę taki bardziej francuski szyk. Jak widzieliście, na sportowo, bardziej elegancko, klasycznie, na wyjścia do biura, do pracy, na co dzień. Można kombinować, można ze sobą łączyć różne faktury, różne buty, modele butów, kurtki. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I teraz czekam na wasze komentarze, co myślicie na temat tych stylizacji, które wam pokazałam. Czy macie w swojej garderobie już jakiś ciuszek w pepitkę? Jeśli tak, to napiszcie koniecznie jaki. A czy lubicie ołówkowe spódnice, a może jest to kompletnie model nie dla was? Jestem bardzo ciekawa waszego zdania i dajcie też, napiszcie też w komentarzach, czy chcielibyście więcej tego typu podobnych filmików. Dziękuję wam za uwagę. Przypominam, że linki do rzeczy, o których dzisiaj wspominałam, przynajmniej do większości, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!